Witam was bardzo serdecznie, kochani. Jesteśmy w Bostonie, rozmawiamy ze Zbigniewem Godziszem, trenerem i założycielem klubu. A więc pierwsze pytanie do ciebie. Na czym polega karate tradycyjne i czym różni się od pozostałych? Witam serdecznie. Karate tradycyjne jest jedną z japońskich sztuk budo. Budo charakteryzuje się tym, wywodzi się z Japonii i jest to filozofia polegająca na samorozwoju, samodoskonaleniu się poprzez ciężki trening sztuk walki. I właśnie jedną z tych sztuk walki jest karate tradycyjne. I naszym celem, jak często ludzie sobie wyobrażają, nie jest walka na ulicy, czy bijatyka na ulicy, tylko naszym głównym i podstawowym celem jest samodoskonalenie, samorozwój, staranie się być lepszym dzisiaj niż wczoraj i już myślimy dzisiaj o tym, jak być lepszym jutro, niż byliśmy dzisiaj, czyli jak stać się lepszym każdego dnia. A więc skąd pana zamiłowanie do karate? Bo pan zaczął ten klub, skąd pana zamiłowanie od dziecka? Klub w Bostonie istnieje od kilku lat, aczkolwiek ja zajmuję się karate od 22 lat. Od 12 lat mieszkam w Anglii i zajmowałem się w Polsce. Prowadziłem też klub w Zamościu, Zamojski Klub Karate Tradycyjnego. Po przyjeździe tutaj do Anglii ćwiczyłem w różnych angielskich klubach, aczkolwiek to nie było to, czego bym oczekiwał, bo polskie karate, pewnie zainteresowani są bardziej wtajemniczeni, polskie karate jest na dosyć wysokim poziomie i postanowiłem po prostu otworzyć swój klub tutaj i nauczać dokładnie tego karate, którego ja się uczyłem przez wiele lat w Polsce. Miałem bardzo dobrych nauczycieli, tak jak sensei Włodzimierz Kwieciński, siódmy dan, prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. No i tą naukę przenoszę teraz tutaj na Wyspy Brytyjskie. Ale skąd tak właśnie u pana wzięło to karate, tak? Czyli zobaczył pan na telewizji, czy tak zobaczył pan na takim treningu? Skąd to się w ogóle wzięło u pana? To w ogóle przypadek. W szkole po prostu koledzy ćwiczyli, trafiłem do takiej klasy, w której większość osób coś ćwiczyła, niektórzy ćwiczyli judo, niektórzy ćwiczyli karate. Także próbowałem wszystkiego, próbowałem taekwondo, próbowałem aikido, ale spróbowałem karate tradycyjnego i to było to, co najbardziej mi odpowiada. Nie tylko ze względu na aspekty samoobrony, ale właśnie te elementy, o których wspomniałem przed chwilą, że dążenie do doskonałości, stawanie się lepszym nie tylko na sali treningowej, ale stawanie się lepszym człowiekiem. Rozumiem. Ilu już członków już jest w akademii, już ćwiczy codziennie z wami? W akademii obecnie mamy około 70 członków. Mamy grupy w Bostonie, mamy grupy w Spalding i w Peterborough. Aczkolwiek tutaj na wyspach obecnie działających jest 8 klubów już, które ściśle z nami współpracują, spotykamy się razem, organizujemy wspólne treningi, zawody, seminaria szkoleniowe. Ostatnie takie mieliśmy w ubiegły weekend w niedzielę, gdzie robiliśmy zawody dla dzieci. I w sumie w tych 8 klubach mamy prawie 200 osób. Rozumiem, to bardzo fascynujące. Bardzo duża liczba osób właśnie dołącza do karate. A jakie są jakieś grupy wiekowe? Tutaj ogólnie widzę, że juniorzy i seniorzy, ale jakieś bardziej specyficzne grupy, czy co? Czy... Tak, tutaj mamy podział na grupy. Dzieci ćwiczą osobno, bo jest to zróżnicowany trening. Seniorzy, czyli dorośli, ćwiczą osobno. Mamy też wspólne zajęcia oczywiście od czasu do czasu, żeby się integrować bardziej, ale jeśli chodzi o sam trening, to jest właśnie podział na grupy wiekowe, podział według stopnia zaawansowania też robimy, z tego względu, że wiadomo, trening dla dzieci wymaga inna jest specyfika treningu dla dzieci, inna jest specyfika treningu z dorosłymi. Także mamy podział na grupy wiekowe i na grupy pod względem stopnia zaawansowania. Ja tak, moja wiedza jednak jest na karate trochę jest ukrojona, więc kolory pasów, bo to mnie bardzo interesuje. Jakie są kolory pasów i czym one się, co one oznaczają? Generalnie pasy dzielimy na, czyli stopnie w karate dzielimy na kolorowe pasy
i czarne pasy. Kolorowe pasy to są stopnie Q, takie nazywamy. Czarne pasy to są stopnie Dan, czyli pierwszy stopień mistrzowski, pierwszy czarny pas to jest trzeci, to jest pierwszy Dan. A kolory pasów to tak, zaczynamy od białego, potem mamy pas czerwony, następnie jest pas żółty, pas pomarańczowy, pas zielony, dwa niebieskie pasy, trzy brązowe, no i po trzecim brązowym już mamy pas czarny. Teraz to już mi coś wyjaśniło. Was strój, bo też wiem, że nie nazywa się normalnie jak jakiś szlafrok, tak? Tylko jak właśnie nazywa się czym strój i czym on się charakteryzuje? Nasz strój, popularnie większość ludzi nazywa go kimono, aczkolwiek prawidłowa nazwa to jest karate gi, czyli strój do uprawiania karate. I tak jak widać, wszyscy ćwiczymy w białych karategach. Podobnie jak w innych sztukach walki, na przykład do judo, też potocznie kimono, też nie jest to kimono, tylko jest judoga. Kimono to jest też to jest tradycyjny japoński strój, aczkolwiek to, co ja mam teraz na sobie, to nie jest kimono, aczkolwiek potocznie jest tak przez wielu nazywane, jest to karatega. Więc jako klub już istniejecie już trochę czasu. Jakie osiągnięcia już macie na swoim koncie, bo jednak już parę chyba już macie? Tak, no tutaj możemy się pochwalić dosyć licznymi osiągnięciami. Klub istnieje od 2009 roku tutaj w Bostonie. Od 4 lat bierzemy udział w mistrzostwach Wielkiej Brytanii, w zasadzie United Kingdom, bo jest i Szkocja, i Irlandia Północna, także są to mistrzostwa UK. I zdobyliśmy już kilkanaście medali na tych mistrzostwach. Wszystkie kolory, także i brązowe, i srebrne, i mamy też mistrzów Anglii też w swoim klubie. Tak dla zainteresowanych, jakim plusem jest uczestnictwo w takich treningach, w życiu codziennym? Jak to rzutuje na życie codzienne? To jest właśnie to, o czym wspomniałem przed chwilą. Nasza filozofia to nie są tylko ćwiczenia fizyczne, to nie jest bijatyka na ulicy, to jest przede wszystkim rozwój. Przez rozwój my rozumiemy rozwój jednostki, tak? Nie tylko rozwój na sali, rozwój nas jako karateków, naszych umiejętności, ale rozwój naszej osobowości, rozwój w każdej dziedzinie. Tak? Szczególnie to jest ważne dla dzieci. Szczególnie to jest ważne dla dzieci z tego względu, że dzieci, które ćwiczą karate, są bardziej skoncentrowane w szkole. Lepiej przyswajają wiedzę, bo organizm, mózg lepiej pracuje. Bardziej potrafią się skoncentrować. Przez to mają większe osiągnięcia w krótszym czasie. Także to są te walory, które nieodłącznie nam towarzyszą. Dlatego warto jest ćwiczyć karate. Moim Państwa gościem był Zbigniew Godzisz. A więc panie Zbigniewie, proszę zaprosić wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy wszystkich serdecznie na nasze zajęcia, które, tak jak wspominałem, odbywają się w Bostonie, w Spaldingu i w Peterborough. Wszystkie informacje szczegółowe odnośnie miejsc i godzin treningów możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.karateboston.co.uk. Zapraszamy serdecznie.